Cześć Filip. Cześć Ola. Powiedz mi po tej konferencji, po tym panelu twoim z Fabiańskim, jak oceniasz jego zachowanie w stosunku do chociażby Wojtka Goli? No nie wiem, jeżeli w sensie nie lubię czytania publicznej konwersacji, ale po prostu musiałem się w jakiś sposób bronić, jeżeli on mi zarzucał jakieś rzeczy, no to ja zacząłem zarzucać jemu rzeczy, czy jeden do jeden pisząc to. Koniec końców to on jako pierwszy do mnie napisał w tej konwersacji, no i generalnie, no nie wiem, no wkurwiam, mam tylko negatywne odczucia wobec niego. Tak jak, wiesz, przynajmniej nie ma czegoś takiego, że idziemy na hot dogi po face to face, bo ja nie dążę do kontaktu z nim, przed konferencjami, bo po prostu go nie lubię, nie chcę mi się z nim przebywać. A jak oceniasz to, że on wtedy wyszedł z face to face'a? To jest brak szacunku do ciebie, do ludzi ogólnie? Tak, no bo jeżeli ty wychodzisz z face to face'a i masz ten face to face piź, a face to face jest organizowany przez organizację, która ci płaci pieniądze, no to chyba w jakiś sposób to trafia do odbiorców, no bo zachowujesz się w sposób... Oj, coś... Nie będę się z tobą bił, możesz dawać wywiad. No. Ty nie słyszysz tego, co ja mówię, ja ty nie słyszę. Uważam, że to było aroganckie. Nie to, teraz. A, bo widzowie, jakbyście nie wiedzieli, no to tutaj Sebastian nie chciał stanąć obok Filipka. Filip, no dobra, a jeżeli chodzi o ten face-to-face z Wojtkiem Golą, Wojtek chyba wyprowadził z równowagi Sebastiana, co? Czy myślę, że Sebastian wyprowadził Wojtka? No nie wiem, no... Oboje siebie może. Jeżeli faktycznie, bo chyba Wojtek Gola był takim inicjatorem tego, żeby Sebastian Fabiański walczył w tej federacji, jeżeli on pisze takie rzeczy, no to wiesz, no jest to krzywe, tak, nie? Tak, chodź wiesz, uważam, że jest to krzywe w jakiś sposób. Myślisz, że, bo jakby Fabiański zaczął się tłumaczyć w pewnym momencie do Wojtka Goli. To jest jego rola i tak dalej. I on zawsze tak, jak pali mu się dupa, to mówi, że to jest jego rola, to jest jego konwencja, wiesz, zrobi coś, póki jest dobrze, to jest, wiesz, to jest prawdziwym Sebastianem Fabiańskim, a jak zrobi coś chujowego, to nagle mówi, że to konwencja, to show i tak dalej, no sorry. Ale chyba jednak, tak jak mówi, że gra i cała ta sytuacja z Boxdelem była też ustawiona, że to było grą i tak dalej, to tutaj chyba został jednak wyprowadzony z tej gry i to już był prawdziwy Sebastian. No, oczywiście, że Sebastian został już parę razy obnażony, tylko za każdym razem się tłumaczy, że wy nie wiecie, czy ja gram, czy ja nie gram. Koniec końców wali w chuj. I tyle. No dobra, a powiedz mi, czy waga, której tutaj są problemy, jak ty oceniasz to? To też jest brak szacunku do ciebie? Przede wszystkim mi chodzi o zasady. Jeżeli się na coś umawiasz, to potem w kuluarach nie próbujesz cichcem tego zmieniać i przemycać swojej wersji. Jeżeli jest 7-9, to jest 7-9, a jego podejście po prostu jest pyszne i w jakiś sposób jest okazaniem, wiesz, totalnego dysrespektu do mnie i też do federacji, i też do widzów, bo chodzi o chęć i tak dalej. On przekazuje przez telefon, że nawet mu się nie chce tego robić i tyle, i że on może oddać procent i ma to w p***. No to po co się na to umawiał, nie? I tak dalej. Jakiś konsensus. On mówi, że ja mu zaproponowałem open. No tak, bo jak na początku samym rozmawialiśmy na ten temat, potem on sam zaczął też do mnie mówić, że w sumie to on by się chciał w jakiejś konkretnej zmierzyć ze mną kategorii, że może 7-7. Na początku było 7-7, potem jednak 7-9, bo ma te antydepresanty. I koniec końców stanęło na 7-9 i wiesz, i on teraz to próbuje zmieniać na 1,5 tygodnia i to jeszcze tak cichcem, wiesz, jakby, że dzwoniąc do mojego menadżera, że 8-2 i też grając na emocjach, że on może do tej walki nie wyjść w sumie i tak dalej, no to jest słabe. A to, że, bo pamiętam, że na face to face on powiedział takie słowa, że z czego ty będziesz zarabiał i ty wtedy bardzo się niosłeś. Bo to mnie strasznie wkurwa. No właśnie, jakby to też jest chyba brak szacunku do twojej osoby, co? No, myślę, że to jest brak szacunku, ale przede wszystkim, wiesz, ta cała jego poza, że ja mu zazdroszczę pieniędzy i tak dalej, to jest kurwa słabe, bo ja mam dobry komfort życia i uważam, że swoją pracowitością i ambitnością będę z każdym rokiem progresował, przynajmniej mam taką nadzieję. Jakby to, że ja nie jeżdżę teraz Porsche czy nie mam Rolexa, mam to w dupie tak naprawdę, tylko po prostu każdy z nas poszedł tutaj zarabiać do tej federacji.
A on nie może takich rzeczy mówić, że z czego ty będziesz zarabiał, skoro też przyszedł zarabiać do tej federacji, bo sam mówił, że zarabia tutaj najlepsze swoje pieniądze. Więc i że w Afrykach są chore stawki, więc po chuj tu przyszedł, skoro ma inne alternatywne źródła finansowania. A jak myślisz, czy on dostanie jakąś karę od federacji za to swoje zachowanie? Dostanie karę ode mnie za 5 dni w oktagonie i to jest najważniejsze. Jesteś, widzę, pewny, bo patrzysz tak w oczy i powiedziałeś tak, że dostanie karę. Jestem pewny swoich umiejętności i jestem pewny, że dlatego mu wpierdolę, jeżeli zdarzy się sytuacja losowa, która zawsze się może zdarzyć, czyli nie wiem, poślizgnięcie i lucky punch, no to przyjmę to z honorem, ponieważ koniec końców jest to rywalizacja sportowa, ale idę tam mu wpierdolę i jestem pewny, że to zrobię. Powiedz, czy Sebastian, poza tym, jak się zachowuje i tak dalej, to wy wcześniej mieliście z tych SMS-ów wynika dobre relacje, więc w ogóle jak to się zdarzyło? To jest ważne. Mi chodziło o to, żeby się dowiedzieć, czy będę z nim walczył, czy nie będę z nim walczył. To, że on zaczął do mnie dalej pisać, to jest tylko jego inicjatywa. Ja nie chciałem z nim pisać, ja chciałem tylko dowiedzieć się, czy ta walka jest ugadana, czy nie jest ugadana, żeby swoje plany dalej móc w jakiś sposób ogarnąć. To on mi zaczął potem wysyłać swoją muzykę, to on mi zaczął pytać o zdanie, jak o wytwórnię mnie pytał, czy powinien być wytwórni VNMA, czy nie powinien być wytwórni VNMA. Jakby z całym szacunkiem, no nie wiem, to jest tak jakby... Jakiś gościu do ciebie spermił na Instagramie i zaczął ci wysyłać wiadomości i pytał się, jak dzień mija, i tak dalej. Jakby do którego nie, że nie, którego nie nienawidzisz, ale nie masz z nim jakichś, nie wiem, pozytywnych relacji, ale odpisujesz mu, bo odpisujesz mu, nie? I to wiesz, półsłówkami. No chyba, że już wysłał tą muzykę, no to nie chciałem być takim skończonym chłopem, żeby mu napisać, że tylko sprawdziłem to, bo uznałem, że wtedy będę rzetelny, że jeżeli on się o coś mnie pyta w muzycznych sprawach, to widocznie mu na czymś zależy. No i wiesz, odpisałem mu, ale gadanie, że ja propsuję jego muzykę, nie uważam, że jest chujowym raperem, ale nie uważam też, żebym go propsował. Po prostu sprawdziłem jego płytę i rzetelnie się wypowiedziałem na ten temat, że to i to mi nie siada, a to jest akurat spoko, a on to podciągnął pod tezę, że ja go propsuję. A czy ty myślisz, że on się przygotowuje do tej walki, czy on ma po prostu to gdzieś i wyjdzie do niej nieprzygotowany i ty się tym irytujesz właśnie? Nie wiem, wydaje mi się, że się przygotowuje, ale czy to się do czegoś przyda? Nie wiem, nie uważam, żeby miał większe umiejętności ode mnie, a w koniec końców w tym oktagonie walczą umiejętności. To jeszcze zapytam cię o Rafalale, no bo tam podciągnąłeś ten temat. Rzuciłem parę panczy, ponieważ już naprawdę zostałem zirytowany jego niehonorowym zachowaniem i uznałem, że już się nie będę pieprzył i bawił się w jakieś konwenanse z nim. I na ten temat jakby rzuciłem parę panczy o dwuznaczności, o tym, że zawsze się robi w wannie i tak dalej. Waga, wiadomo, że Rafalala była związana z wanną i z Belmondo i tyle. Jakby ja nie wyciągam mu brudów życiowych, które mi ludzie piszą, bo nie mam zamiaru tego robić. Chcę mu tylko po prostu wpisać, ale jak już mnie na tej konferencji, to sorry, jakby oko za oko, ząb za ząb. Rozumiem, że możemy się doczekać spektakularnego rozbicia Sebastiana, bo tak zapowiadasz to wszystko. Nie wiem, zamierzam po prostu mu najeść. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Ja uważam, że mi wyjdzie, ale takie są moje zamiary. A Move Federation, bo jesteś kapitanem. Jak ty się z tym czujesz? Lubisz piłkę nożną w ogóle? Lubię, kiedyś grałem w piłkę nożną. Uważam, że to jest po prostu jakaś odskocznia. Taka już jedna z ostatnich moich w tym roku, ponieważ już trochę ich miałem, jeżeli chodzi o walki, jeżeli chodzi o różne takie influencerskie akcje. Pogramy sobie w piłeczkę i tyle, ja się jakoś specjalnie do tego nie przygotowuję, po prostu podchodzę do tego na totalnym chillu. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki, Ola. Do zobaczenia. Trzymaj się. Pozdrawiam.